Pogoda jest spoko. Siemanko, dzisiaj w piątek z rana. Dzisiaj wybieram się do muzycznego. To jak widać, moja druga zajawka, czyli gitara. Jak słyszymy, te struny już mają parę lat. Gitarę trzeba trochę poodświeżać, dzisiaj wyczyścić. Zobaczymy, co da się zrobić. A ja dzisiaj jadę do muzycznego po nowe struny. Jedziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widać, jestem już na stacji w Brzeszczach. Jadę powoli do Pszczyny, do tego muzycznego. Jest godzina, no, za 10, 9. Myślę, że tam na 15-20 pozajadę. A potem z powrotem pojedziemy do domu. Dzisiaj ogarniamy gitarkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co pogoda jest świetna. Myślę, że do 10 maksymalnie w domu już będę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu, kurde. No i jestem na miejscu w Pszczynie. Powiem szczerze, trochę mi to zajęło, to znalezienie tego miejsca. Jest tutaj schowane dosyć głęboko, ciężko to 10 minut jeździłem, szukałem wjazdu. Okazuje się, że tu jest coś takiego, kurde. Druga rozkmina to jest taka, że tu jest parking płatny, ale jak byłem przy parkomacie, pisze parkomat dla samochodów osobowych i busów. No, sorry, ja nie jestem ani busem, ani samochodem osobowym, więc stoję za darmo w takim razie. Nic, dobra, zobaczymy, co tam się uda kupić. Przyjdziemy za chwilę, zobaczymy, pozdro. Już jestem, tak, tutaj trochę czasu już zaryło, jest za 15:10. Powiem szczerze, że nie planowałem tyle tego, że aż tak długo tutaj będę siedział, no ale okazało się, że trzeba kasę wyciągnąć, bo terminal się zepsuł. I tak powiem tylko jedną rzecz, że terminal się zepsuł, wiadomo, rzecz nabyta, elektronika i w ogóle. No tylko takie mam jedno pytanie, jak nasz kochany rząd chce wprowadzić płatności bezgotówkowe od nowego roku, jak nawet sprzęt potrafi się zepsuć. Czyli chodzi na to, że jak ja zrobię zakupy, a terminal padnie, to nie zrobię zakupów. Kurde, słabo, nawet trochę bardzo słabo. I tu nie chodzi o pana, tylko ogólnie po prostu chodzi o sam fakt, że nie jest to przemyślane. Dobra, jedziemy dalej, pozdro. Ostatni przystanek dzisiaj, Poręba Wielka. Udaje się powoli już do garażu. Taka dosyć, można powiedzieć, wyszła z tego fajna przejażdżka. Jest spuk do... No już trochę czasu poleciało od tego wyjazdu. Myśmy zrobiłem dzisiaj 65, a było 2. Aha, nie przekręciłem go do końca. Zrobiłem 25, było 35 km. 40 mil, więc tak dosyć fajna taka przejażdżka dzisiaj wyszła. Tak mówię, ostatni przystanek na drodze do domu. Widzimy się, myślę, że do godzinki maksymalnie będziemy się widzieć w domu i robimy z tym gitarą, kończymy dzisiaj. A póki co, tak widać, dzisiaj zapowiadali właśnie taką dosyć brzydką pogodę, ma się pogoda zepsuć totalnie już. Póki co, na razie jeszcze w miarę fajnie to wyszło. Dosyć w miarę ładna pogoda. Ale myślę, że koło 17-18 już nie będzie tak fajnie, nie będzie tak przyjemnie jak teraz. Dobra, lecimy, szkoda czasu. Jak widać, jestem już tutaj w domu. Zdążyłem już zmienić strony, wypolerowałem trochę tutaj, może widać. O, kawa mi się przestawi. Muszę sobie przestawić kawę. Przejechać jeszcze. O, widać, 17 lat.
Lakier wygląda ładnie. Dosyć spoko wygląda. Struny nowe brzmią. Powiedział, że pięknie. O, będzie grane tutaj. Mówię, 17 lat ma gitara. Pewnie z 10 lat struny nie były wymieniane, bo dużo było elektryków. Na razie elektryki poszedł stawkę, ale wracamy do akustycznej gitary. Grać trzeba, jeździć trzeba się bawić. Tyle, pozdro.